myślę, że na kogo chyba byśmy nie trafili, były tak mocne zespoły, że trzeba grać i wygrać. Mam nadzieję, że szczególnie u siebie zagramy bardzo dobre spotkanie w Łodzi, bo ostatni mecz z zespołem włoskim nam nie wyszedł i odnieśliśmy porażkę, i mam nadzieję, że teraz dla Łodzi, dla kibiców i Bełchatowa, i Łodzi zagramy bardzo dobre spotkanie i wygramy. Uważam, że sprawa jest otwarta. Oni są, można powiedzieć, teoretycznymi faworytami, natomiast w praktyce myślę, że tutaj jest 50-50 i jeżeli zagramy dobrą siatkówkę, to jesteśmy w stanie ich pokonać. Myślę, że na tym etapie już nie ma słabych drużyn, więc nic, trafiliśmy na Włochów i będziemy na pewno przygotowywać na to spotkanie. Teraz jeszcze o tym nie myślimy, bo tak jak mówię, mamy ciężkie mecze w polskiej lidze, gdzie nie możemy tracić punktów, a jak przyjdzie czas na Włochów, to zaczniemy ich rozpracowywać, ale myślę, że jesteśmy drużyną równie dobrą i szansa ocenia 50-50. Myślę, że to jest bardzo dobry przeciwnik z tej najwyższej półki, z tych wszystkich, które mogliśmy trafić. Ale ja pamiętam sezon, że włoskie drużyny były raz dla nas bardzo szczęśliwe i przeszliśmy i weszliśmy wtedy pierwszy raz sportowo do Final Four. I mam nadzieję i dołożę wszelkich starań, żebyśmy mogli się drugi raz cieszyć. To jest sprawa otwarta, to jest, w siatkówce nie takie rzeczy się działy, ale na pewno trzeba wznieść się na wyżyny, żeby pokonać włoską drużynę.